Ja pierdzielę, to komandor. Fatygowałeś się aż tu do nas? Kurwa, Kenneth, grzeczniej może. Mówisz do swojego dowódcy. Zwiedzam statek. Poznaję członków załogi. Mechanik Ken Donnelly, odpowiedzialny za systemy sterowania mocą. To jest Gabi. Mechanik Gabriela Daniels. Jestem odpowiedzialna za systemy napędowe. Czym możemy służyć, komandorze? Niczego wam tu nie brakuje? Nie narzekamy. Szkoda tylko, że kalibracja układów TUP trwa tak długo. Kenneth, narzekasz. Jakiego rodzaju problemy tu macie? Podczas ulepszenia konstrukcji Normandii nie postarali się przy sprzęgach TUP. Nie będę cię zanudzał technikaliami, ale w głównym systemie przesyłu mocy jest układ tłumików kierujących upływ mocy do... Kenneth, nie przynudzaj. Krótko mówiąc, gdyby zainstalowano sprzęgi T6 TUP, co dzień tracilibyśmy dużo mniej czasu na konserwację. Czemu ich od razu nie zainstalowano? To pewnie przeoczenie na etapie projektu. Nie ma wpływu na wydajność. Problem jest z konserwacją. Poza tym model T6 trudno znaleźć. Nasza Stellar Dynamics już ich nie produkuje. Dałoby się pewnie znaleźć używane u handlarzy na Omedze, ale nie mamy czasu na zejście z pokładu. Gdzie odbyliście przeszkolenie? Gabi i ja zaczynaliśmy w Przymierzu na SSV Perugi. Statek był częścią pierwszej fali w bitwie o Cytadelę. Widzieliśmy suwerena na własne oczy. Czemu odeszliście z Perugi? Po twojej śmierci ten draniu Dina zmienił zdanie co do żniwiarzy. Uznali suwerena za odosobniony przypadek. Stek bzdur! Według nich twoje ostrzeżenia o większym zagrożeniu były mylne albo wynikały z urojeń. Straciliśmy zaufanie do przywództwa Przymierza. Musimy walczyć z prawdziwym wrogiem, a to robi tylko Cerberus. Jak trafiłeś do Cerberusa, Ken? Po twoim odejściu szychy z Przymierza rzuciły się jak sępy, żeby rozszarpać twoje słowa na kawałki. Wypowiadałem się publicznie w twojej obronie. Nie hamowałem się. To mało powiedziane. Gdyby Kenneth nie był tak zdolnym mechanikiem, stanąłby przed sądem polowym za niesubordynację. Ale dzięki temu zauważył mnie człowiek Iluzja. Złożył mi ofertę i jestem tutaj. A ty czemu wstąpiłaś, Gabi? Współpracuję z Kennethem, odkąd ukończyliśmy Akademię Techniczną. Kiedy dostał propozycję od Cerberusa, nalegałby przyjęto też mnie. Beze mnie nie byłby nic wart. Dzięki, mamo. Poza tym uwielbiam silniki, a ten na Normandii to szczyt technologii. Kiedy zaproponowali mi tę robotę, musiałam skorzystać. Co sądzicie o Cerberusie? Nie licząc ludzi z Normandii, niewiele wiemy o organizacji. Znamy swoją misję i wiemy, kto dowodzi. Mamy dokopać zbieraczom prosto w worek. Tyle mi wystarczy. Kontynuujcie. Tak jest, komandorze. To niesamowite, że Shepard przyszedł do nas. Mówiłam, że przyjdzie. Komandorze, w czym mogę pomóc? Czy powinienem o czymś wiedzieć, jeśli chodzi o Normandię? Załoga spisuje się dobrze, a statek działa zgodnie z oczekiwaniami. Na czym właściwie polegają twoje obowiązki, poza tym, że mnie pilnujesz? Jestem agentką człowieka iluzji. Ty jesteś jego najcenniejszym zasobem. Muszę zadbać o to, żeby ci się powiodło. A poza tym regularnie wysyłam człowiekowi iluzji raporty dotyczące statusu Normandii. Masz chwilę, Mirando? Na pewno masz mnóstwo pytań. Cerberus nie jest tak zły, jak sądzi większość ludzi. Jeśli mogę cię choć trochę uspokoić, chętnie to zrobię. To co chcesz wiedzieć? Wiem, co tu robimy, ale jakie długoterminowe plany ma Cerberus? Rozwój ludzkiej rasy. Ni mniej, ni więcej. Salarianie mają swoje oddziały do zadań specjalnych. Asari mają swoich legendarnych komandosów odpowiadających za zwiad i tajne operacje. Cerberus jest ludzkim odpowiednikiem tych organizacji. Te organizacje są nadzorowane przez rząd. A kto pilnuje Cerberusa? Nikt. Jesteśmy prywatnie finansowaną organizacją, a nasi sponsorzy ufają, że człowiek Iluzja podejmie właściwe decyzje. Ale on jasno określa cele. Chronić ludzkość i przyczynić się do jego rozwoju. To grupa wojskowa czy polityczna? Czy to i to? Cerberus ma wiele wydziałów. Polityczny, wojskowy, naukowy. Ale wszystkim przyświeca ten sam cel. Oddziały, które napotkałeś przed swoim wypadkiem,
należały głównie do Wydziału Wojskowego. Ale nie wszystkie operacje grupy Cerberus korzystają z tych samych protokołów. Nie chcemy ugrzęznąć w formalnościach. Jakimi środkami dysponuje Cerberus? Jesteśmy dobrze finansowani, aczkolwiek jak dobrze, to wie chyba tylko człowiek iluzja. Ale nasze środki nie są niewyczerpane. Wskrzeszenie cię i odbudowanie Normandii było znaczną inwestycją i znacznym ryzykiem. Wszyscy mamy nadzieję, że potrafisz czynić niemożliwe, Shepard. Oczywiście zero presji. Co możesz mi powiedzieć o człowieku iluzji? Niewiele poza tym, co i tak już wiesz. Nawet ja nie mam dostępu do większości danych. Poza tym widziałeś więcej niż większość ludzi. Rzadko kiedy osobiście angażuję się w misję, ale ty jesteś wyjątkowy. Nieważne, co o nim mówią, zapewniam cię, że kieruje się dobrem ludzkości, wliczając w to ciebie i mnie. Jak możesz być tego pewna, skoro tak mało o nim wiesz? Nie zaszłabym tak daleko, gdybym nie potrafiła odczytywać ludzkich motywów i ambicji. Nawet podczas krótkich spotkań. Nie jest święty i pierwszy to przyzna, ale przynajmniej jest oddany sprawie. Ludzkość nie mogła znaleźć lepszego obrońcy. Opowiedz mi o sobie, Mirando. No, w sumie to uczciwe. Ostatnie 2 lata spędziłam na dowiadywaniu się wszystkiego na twój temat. Musisz wiedzieć, że zostałam znacznie zmodyfikowana genetycznie. To nie była moja decyzja, ale starałam się to wykorzystywać na swoją korzyść. To jeden z powodów, dla których człowiek iluzja wybrał właśnie mnie. Jestem dobra we wszystkim, czego się dotknę. Widzę, że nie brakuje ci pewności siebie. Tylko stwierdzam fakty. Moja zręczność, siła, nawet wygląd zostały zaprojektowane tak, by dać mi przewagę. Nie ma sensu się tego wypierać. To właśnie dlatego powierzają mi najbardziej niebezpieczne, ryzykowne i wymagające technicznie misje, jakich podejmuje się Cerberus. I dlatego przydzielono mnie do ciebie. Moim zadaniem jest dopilnowanie, żeby ci się udało, Shepard. O jakim stopniu modyfikacji genetycznych mówimy? Bardzo znacznym. Fizycznie zostałam ulepszona praktycznie pod każdym względem. Szybko się regeneruję i prawdopodobnie będę żyła o połowę dłużej niż przeciętny człowiek. Ponadto mam bardzo zaawansowane zdolności biotyczne, jak na człowieka. Dodaj do tego najlepszą edukację i szkolenie, jakie można kupić, a zobaczysz, że efekt robi wrażenie. Wygląda na to, że zaprojektowano cię jako ideał. Może, ale nie jestem idealna. Nadal jestem człowiekiem, Shepard, więc też popełniam błędy. A kiedy się mylę, konsekwencje potrafią być poważne. Kiedy masz takie zdolności, ludzie oczekują Bóg wie czego. Dziękuję za te informacje, Mirando. Pogadamy później. Oczywiście, komandorze. Co tylko zechcesz. Znowu specjalność szefa kuchni? Rupert. Wybacz, księżniczko. Już podaję filet mignon z kawiorem. Tylko rozłożę serwetki. Byłoby bardzo miło, panie Gardner. Komandor Shepard, bohater Cytadeli. Tego dnia przyniosłeś chlubę ludzkości. Melduje się bosman Rupert Gardner. Czym mogę służyć? Masz wszystko, czego potrzebujesz? Jakoś sobie radzę, ale próbowałeś kiedyś przygotować posiłek z wojskowego prowiantu? Jestem niezły, ale nie czynię cudów. Walka ze zbieraczami będzie wyczerpująca. Załodze należy się kilka porządnych posiłków przed wyruszeniem w bój. Czego potrzebujesz? Gdybym miał składniki dobrej jakości... A, niech to! Masz gorsze problemy niż zakupy spożywcze na Cytadeli. Zapomnij, że o tym wspomniałem. Jeśli będę w tamtej okolicy, rozejrzę się za czymś. Dziękuję. Większość z tej listy to pewnie nic szczególnego dla tych maminsynków z Cytadeli. Chcesz porozmawiać o czymś jeszcze? Jak trafiłeś do Cerberusa? Wyobraź sobie, że byłem kiedyś głową rodziny. Pracowałem przy wydobyciu piezo na pograniczu. Było mi dobrze, ale najazdy Batarian potrafią zmienić człowiekowi pogląd na życie. Chciałem czegoś dokonać. Nie jestem żołnierzem, ale mam fach w ręku. A Cerberus szuka utalentowanych ludzi. Pomagam jak tylko mogę. Kiedy trzeba przepchnąć rurę, udrożnić kanał wentylacyjny, czy wszystkich nakarmić. Jak ci się podoba praca dla Cerberusa? Jestem bardzo dumny. Cerberus jest skuteczny. Przymierze i Rada wetknęły sobie głowy głęboko w tyłek i gówno widzą. Potrzeba ludzkiej pomysłowości, żeby pokonać tych parszywych zbieraczy.
Tylko Cerberus o tym wie. Czym się zajmujesz na Normandii? Niemal wszystkim. Większość uważa mnie za kucharza, ale jestem też technikiem i konserwatorem sprzętu. Ogrzewanie, wentylacja, kanalizacja, elektryka. Dbam o to, żeby wszystko działało bez zarzutu. A więc osoba czyszcząca toalety przyrządza też posiłki? Myję ręce. Zazwyczaj. To nie luksusowy liniowiec. Na okręcie Cerberusa nie można się opieprzać. Ja robię to, czego nie zrobi nikt inny. Nie ma chętnego na kiblowego. Nie będę ci zabierać czasu. To ja wracam do pracy. Co to za część statku? Stacja medyczna. Wyposażona, żeby zapewnić krótkoterminową pomoc medyczną. W wypadku odniesienia obrażeń krytycznych załoga musi trafić do lepiej wyposażonej placówki. Komandor Shepard, widziałam, jak Normandia rozpada się z tobą na pokładzie. Cieszę się, że żyjesz. Miło mi widzieć znajomą twarz, pani doktor. Wzajemnie. Szkoda, że nie możemy być w oryginalnym składzie. Urazy, których doznałeś, zmieniłyby większość ludzi, ale nie ciebie. Witam ponownie, Shepard. Jest niemałe ryzyko, że z tej misji nie będzie powrotu. Jesteś na to przygotowana? Byłam przy odzyskaniu Shanxi, w Skyliańskim Blicu. Razem przeżyliśmy bitwę o Cytadelę i zniszczenie Normandii. Żyłam pełnią życia i niczego nie żałuję. Chcę zadbać, by załoga miała taką samą możliwość. Nie pasujesz do Cerberusa. Nie pracuję dla Cerberusa. Pracuję dla ciebie. Biorę udział w misji, która może mieć kluczowe znaczenie dla przetrwania ludzkości. Wierzę, że będziesz postępować etycznie, współpracując z Cerberusem. Mam do ciebie zaufanie. Byłaś w przymierzu tyle lat. Czemu teraz odeszłaś? Po zniszczeniu Normandii pozostała część załogi dostała inne przydziały. Ja stacjonowałam w Centrum Medycznym Marynarki na Marsie. Bardzo przyzwoite stanowisko, ale nie na okręcie. Nie odpowiada ci wojskowe życie w kolonii? Większość życia spędziłam na okrętach, nie wiedząc, co przyniesie następna misja. Przywykłam do szumu silników, trzeszczenia kadłuba, lekkich zawrotów głowy, kiedy włączają się amortyzatory pędu. Życie na planecie jest zbyt statyczne i nudne. Masz wszystko, czego potrzebujesz? Na to wygląda. Stacja medyczna wygląda bardzo podobnie do tej na pierwszej Normandii. Brakuje tylko moich prywatnych zapasów. Miałam nawet butelkę lodowej brandy Seris na specjalne okazje. Będę się rozglądać za nową butelką. Nie trzeba. Jest droga i mamy na głowie większe problemy. Do widzenia, pani doktor. Komandorze? W pańskim prywatnym terminalu jest nowa wiadomość.
za mało paliwa, żeby opuścić ten układ za pomocą silników manewrowych. Została nam połowa paliwa. Sonda wystrzelona. Palladów używa się do ulepszeń ciężkich pistoletów, pancerzy i cybernetyki. Wyrzucam sondę. Irydu używa się do ulepszeń broni ciężkiej, pistoletów automatycznych i karabinów szturmowych. Wyrzucam sondę. Platyny używa się do ulepszeń karabinów snajperskich, strzelb i sprzętu medycznego. Wykrywam anomalię. Sonda poszła. Znalazłam coś. Wrogowie pokonani! Widzieli nas! Trzymać! Co to jest? Podpisa!
ludzkich robotów w pobliżu. Zalecam natychmiastową ewakuację. Pan ze spoczynku. Thank you.
blizna. Celuję! Zdjęty!
Zalecam natychmiastową ewakuację. Wszystkich robotów w pobliżu. Zalecam natychmiastową ewakuację. Przejść do promu w celu ewakuacji.
już po tobie! Uwaga, załoga! Celuję!
Jest cel!